Główny inspektorat sanitarny twierdzi, że w Polsce jakość 99% wody w wodociągach jest zgodna z wymaganiami. W wodociągach mamy bezpieczną, dobrą wodę, twierdzi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas na briefingu z okazji Światowego Dnia Wody. Jakość 99% wody, którą mamy w domach, jest zgodna z wymaganiami prawa, przekonywał doktor habilitowany Jarosław Pinkas. Mówił, że w Polsce, jeśli chodzi o jakość wody, wiele się zmienia. Można sobie jasno powiedzieć, że mamy bezpieczną, dobrą wodę. 99% wody, którą mamy u siebie w domu, to woda, która spełnia kryteria przewidziane w prawie, powiedział. Na pytanie, jak konsument może sprawdzić, czy da się u niego bezpiecznie pić wodę w kranu, Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektora Sanitarnego, powiedziała, że kranówkę można pić, o ile nie ma ostrzeżenia w tym zakresie z gminy. A zaznaczyła, że jeśli gmina stwierdzi, że woda nie jest przydatna do spożycia, najczęściej przy zagrożeniach mikrobiologicznych, niezwłocznie powinna przekazać te informacje mieszkańcom. Wypracowaliśmy ścieżki współpracy głównego inspektora sanitarnego z gminami 24 godziny na dobę, zapewniła. Zwróciła jednak uwagę, że wodociągi zapewniają bezpieczeństwo jakości wody jedynie do zaworu głównego przed budynkiem. Radziła, by poprosić zarządcę budynku, by raz w roku dokonał badania wody w kranie u mieszkańców. Zaznaczyła, że inspektorat sanitarny nie może w prywatnych budynkach takich kontroli narzucić sam. Pytana o to, czy stosować w domach filtry do wody, dodała, że one przede wszystkim zmniejszają twardość wody, a nie ma udowodnionych przesłanek, że twardość wody wpływa bezpośrednio na zdrowie, powiedziała. Zaznaczyła, że jako urządzenia mające kontakt z wodą powinny mieć one atest PZH. Podkreślała znaczenie konserwacji takiego urządzenia. Mówiła, że jeśli takiego filtra długo się nie wymienia, może się w nim pojawić siedlisko bakterii i może on działać na szkodę użytkownika. Jarosław Pinkas, pytany o wody w butelkach typu PET, powiedział, że warto je w istotny sposób w gospodarstwie domowym ograniczać i pomyśleć sobie o tym, że woda w naszym kranie jest wodą absolutnie bezpieczną. Doktor habilitowany Pinkas apelował, by nie marnować wody. Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne. Woda jest nadzwyczajnym dobrem. Trzeba pamiętać, by nie używać wody, kiedy jest jej mało, co jest związane z czynnikami pogodowymi. Poza tym rzeczywiście powinniśmy mieć dobry zwyczaj używania urządzeń, które powodują, że wody zużywa się mniej, na przykład perlatorów, dodał Jarosław Pinkas. Nie w każdym przypadku wodę jednak należy oszczędzać. Wody powinniśmy pić więcej, niż nam się wydaje, powiedział Pinkas. Profesor Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, apelował, by wyrobić w sobie nawyk picia płynów przez cały dzień. Pragnienie jest objawem odwodnienia. To jest objaw patologiczny broniący organizm przed dalszym odwodnieniem, mówił Gellert. Wyjaśniał, że należy przyjmować zwykle od 2 do 3 litrów wody na dobę. Zaznaczył jednak, że wodę przyjmujemy w napojach.
warzywach, mięsie czy pieczywie. Zwraca uwagę, że wody ubywa z organizmu nie tylko, kiedy oddajemy mocz, ale również kiedy oddychamy, pocimy się czy mówimy. W ciągu nocy tracić możemy nawet pół litra wody. Jeśli nie dostarczamy komórkom organizmu wody, one się męczą, bo pracować muszą wtedy nad zatrzymaniem tego płynu, powiedział. Dodał, że osoby starsze mają zaburzony mechanizm pragnienia. U nich ten mechanizm nie zawsze dobrze działa. My przez nasze warunki funkcjonowania społecznego i zawodowego wygaszamy mechanizm pragnienia. Staramy się nie pić, bo potem trzeba znaleźć łazienkę, opisywał. Mówił, że kolor moczu powinien być jasno-słomkowy. Jeśli jest ciemniejszy, oznacza to, że wody pijemy za mało. Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzony jest co roku 22 marca. Jego ideą jest uświadomienie roli, jaką odgrywa woda, oraz zagrożenia, jakie niesie spadek jej zasobów. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło Woda dla wszystkich. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest twoim prawem. Autorka, Ludwika Tomala.